Za co pan kocha żurze? Niedźwiak. O. Za co kochacie państwo żurze? Nie, no nie, 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 zapach. Proszę bardzo. Popatrz też test. Za co kochasz żurze? A bo którego żużlika najbardziej lubisz? Proszę bardzo, to jeszcze jedna nagroda. Dziękujemy ci. Super, pięknie. Proszę, proszę bardzo, się poczekamy. Z miłego dnia. Ja tu mieszkam od 5 miesięcy. A, no to jeszcze to, za tym bardziej trzeba koniecznie przyjść na stadion. Zapraszamy. Dobrze, czyli mam się poczęstować. Tak jest, dobrze. Tak jest. I wtedy pana spytamy, za co pan kocha ten sport. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Okay. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Może będę sławny. Come for our Australian Speedway. No. I haven't been here. Oh, I will. Then you have to come. I will. Yeah. For sure. Jest pan panem Osowskiego, tak? O, no tak. A za co pan kocha ten sport? No zawody. No już niedługo. O, to galanki w tym nie. To niech jakoś jeżdżą, nie? Tak, tego cieszę. Za adrenalinę, za zmarzlika. Super, dziękuję. Proszę, do zobaczenia. No przede wszystkim za to, że jest w Ostrowie. Super, piękna odpowiedź. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No kurde, wielki szacun. Na gastro akurat, dziękuję. Do udanego, do zobaczenia. Dziękuję. Co pan kocha ten sport? Tak, do zapach, do zmian. To są najważniejsze. Proszę bardzo. Jest promocja? Tak, tak, walentynkowa promocja. Promocja już na sezon. Jak najbardziej. Dziękujemy, również piękna odpowiedź. Pięknie wyglądacie. Dziękujemy, do zobaczenia na stadionie. Emocje, to jest ciekawy sport. Świetnie, proszę bardzo. Proszę się wyczasować, może coś tam maluka. Nie, on jeszcze chyba nie powinien. Aha, także o, bardzo dziękuję. No miło, no cieszę się, że jest pierwsza liga, a jeszcze bardziej jak będzie ekstra. Tylko żeby był dobry skład. Tak. Czyli widzimy się na stadionie. Tak, widzimy się na stadionie.